obniżyć podatki, punkt pierwszy, drugi obniżyć podatki, trzeci obniżyć podatki. Ja się nazywam Maciej Podstawka, dzień dobry. Aby pomóc Wam dokonać wyboru swojego prezydenta, zadaliśmy 18 identycznych pytań poszczególnym kandydatom. Dziś przedstawię Wam kandydata, który w 2004 roku, otrzymawszy 48 tysięcy głosów, został posłem do Parlamentu Europejskiego. W 2009 z powodzeniem ubiegał się o reelekcję z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, uzyskując prawie 85 tysięcy głosów, a w 2018 założył partię Ruch Prawdziwa Europa, a teraz ubiega się o fotel najwyższego urzędu. Panie i panowie, Mirosław Piotrowski. Czy prezydent powinien ponosić konsekwencje z tytułu niespełnionych obietnic? Jeżeli tak, to jakie? Tak, powinien ponosić konsekwencje polityczne. Bliżej panu do zwiększenia kompetencji Unii Europejskiej czy do uniezależnienia się? Jestem za Europą ojczyzn i absolutnie nie zwiększałbym kompetencji Unii Europejskiej. Od samego początku opowiadałem się przeciwko Eurokonstytucji, przeciwko niej głosowałem, a także uważam traktat lizboński za szkodliwy dla Europy i państw narodowych. Niższe podatki kosztem polityki socjalnej? Nie. Niższe podatki i 500+, wyższe, rewaloryzowane, ale całkowicie inna filozofia. Obniżenie podatków i odkręcenie tego słoika. Jest taki przykład, firma Cargill, która ma przychodu 480 miliardów złotych, czyli więcej niż nasz budżet. W Luksemburgu oferuje się takim firmom 1-2%. Gdyby to u nas zrobić, to 2% to jest 10 miliardów złotych z jednej firmy, a program 500+ to 40 miliardów, więc ta jedna firma dałaby nam 1/4 tego 500+. Czy powinniśmy opodatkować Kościół tak jak każdego przedsiębiorcę? Nie. Tradycje trzeba zachowywać. Uważam, że rozwiązania, które obecnie funkcjonują, są dobre. Czy jest pan za aborcją? Jeżeli tak, to w jakich sytuacjach? Nie jest tajemnicą, że jestem przeciwnikiem zabijania dzieci nienarodzonych. Opowiadam się za ochroną każdego życia od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. To będzie moja pierwsza inicjatywa ustawodawcza. LGBT, ideologia czy społeczność? Co z małżeństwami homoseksualnymi? Odpowiadając na ostatnie, to legalizacja nie wchodzi w grę. Jest to niezgodne z konstytucją, z artykułem 18 konstytucji. LGBT to zarówno osoby, jak i ideologia. To są lesbijki, geje, biseksualiści, transseksualiści, a także plus, czyli interseksualiści, queers, czyli tacy, którzy rano czują się kobietą, a po południu mężczyzną. Tacy ludzie są, ale LGBT to również ideologia. Zwracam uwagę na konwencję stambulską, która powinna być przez Polskę wypowiedziana. W artykule 12 jest tam sformułowanie, że trzeba promować zmianę podejścia do tradycyjnych ról kobiet i mężczyzn. To jest ewidentnie ideologia. Czy powinniśmy zwiększyć dostęp do broni palnej? Uważam, że przepisy obowiązujące w Polsce są wystarczające. Jeśli ktoś zadaje takie pytanie, to musi odpowiedzieć, co to znaczy zwiększyć. Czyli musimy zrezygnować na przykład z badań psychologicznych. Czy taka osoba nie powinna zdać jakiegoś egzaminu, że dobrze strzela? Czy też nie powinno się na przykład wymagać, aby w pokoju był safe, w którym można schować broń przed dziećmi. To trzeba doprecyzować. Ja uważam, powtarzam raz jeszcze, że przepisy obecnie funkcjonujące są wystarczające. Czy imigranci powinni mieć prawo do świadczeń socjalnych? My nie będziemy przyjmować imigrantów i to reguluje polskie prawodawstwo. Unia nam tego nie może narzucić. To rozpoczęła pani Angela Merkel, która zauważyła, że ma problem i z tym problemem chce się podzielić i uwspólnotowić. Absolutnie nie. Czy media publiczne powinny być finansowane z budżetu państwa? W tej chwili nie mamy w ogóle mediów publicznych, mamy tylko media rządowe. Więc aby odpowiedzieć na pytanie o finansowanie, to musimy sobie zadać pytanie po pierwsze, czy chcemy mieć media publiczne, a jeśli tak, to one muszą być oderwane od polityków. To oznacza, że politycy nie mogą wybierać prezesa telewizji albo prezesa Polskiego Radia i członków zarządu. Na przykład proponuję, aby wybierali tych członków profesorowie albo gremia uniwersyteckie, organizacje pozarządowe, kluby inteligencji katolickich. I następne pytanie wówczas, czy chcemy, aby te media przynosiły zysk, czy nie, i czy mają być tam reklamy, czy nie. Czy należy poszerzyć kompetencje samorządów terytorialnych?
Uważam, że kompetencje są wystarczające. Obniżać wiek emerytalny kosztem niższych emerytur? Jakie proponuje pan rozwiązania emerytalne? Jestem za zachowaniem wieku emerytalnego i tych emerytur, ale jeśli ktoś chce dłużej pracować, to oczywiście tak, a panaceum na to jest obniżenie podatków. Jeśli obniżymy podatki, tu zostanie kapitał, ten kapitał będzie pracował na emerytów. Chcę tu przy okazji, jeśli można przypomnieć, że wielkie sieci handlowe są wykupione przez międzynarodowe korporacje i fundusze emerytalne. Także kupując w portugalskiej sieci, zasilamy emerytów w Portugalii, we francuskiej, we Francji, w sieci amerykańskiej emerytów w Stanach Zjednoczonych. Tak być nie może, trzeba to odwrócić, żebyśmy my, naszych polskich emerytów zasilali. Czy powinniśmy podnieść podatek dochodowy dla najbogatszych? Absolutnie nie. Obniżyć podatek dochodowy. A tak naprawdę jestem za tym, co istnieje w Luksemburgu i o czym wspomniałem. Tam są negocjowane stawki podatkowe. W Luksemburgu, jeśli dobrze pamiętam, istnieją 23 rodzaje stawek od 0 do 40 paru i negocjuje się dla takich dużych firm 1-2%. Przypominałem wcześniej firmę Cargill. Tam te firmy uciekają. Ja przyjechałem z Lubelszczyzny i lubelscy biznesmeni, wiem, rozliczają się na przykład na Malcie i tam uciekają. Musimy obniżyć, drastycznie obniżyć podatki, ale to dotyczy nie tylko dochodowych, ale także VAT-u, przede wszystkim VAT-u. Czy wydatki na obronność powinny być zwiększone? Jeżeli tak, to jak to sfinansować? Podatki na obronność powinny być zwiększane, jakkolwiek jako jeden z niższych krajów Unii Europejskiej spełniamy wymogi, za co jesteśmy chwaleni przez Stany Zjednoczone. Jak to uczynić? Obniżyć podatki, punkt pierwszy, drugi obniżyć podatki i trzeci obniżyć podatki. Bliższe stosunki z USA czy z Chinami? Oczywiście ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej to jest właściwy kierunek, ale nie na takich wasalnych zasadach, jakie przedstawia obecny rząd i prezydent. Wystarczy zerknąć na zdjęcie, jak prezydent Donald Trump siedzi, a prezydent Polski Andrzej Duda kłóca czy się kłania. Tak być nie może, ale musimy być otwarci również na inne kraje. Chiny są ogromnym rynkiem i Unia Europejska, gdzie byłem 15 lat europosłem, cały czas negocjuje z Chinami, ale z zastrzeżeniem, że muszą być przestrzegane prawa człowieka. Marihuana powinna zostać zalegalizowana czy zdepenalizowana? To jest pytanie bardziej do lekarzy. Ja nie jestem za legalizacją środków odurzających. Jeśli ktoś z dorosłych by chciał to sobie zażywać, to właściwie uważam, że może, aby nie trafiało do dzieci. Po prostu, aby nie trafiało do dzieci, ale nie jestem za tym, żeby legalizować w Polsce środki odurzające. Czy za wszelką cenę powinniśmy odchodzić od kopalni i elektrowni węglowych, dążąc do neutralności klimatycznej? Przeciwnie, nie powinniśmy odchodzić od węgla. Powinniśmy korzystać z takich źródeł energii, które powodują, że energia w gniazdku będzie najtańsza i bez względu na to, czy to jest energia zielona, niebieska, czerwona czy czarna, ma być ona najtańsza. Na razie najtańsza jest z węgla i trzeba stawiać na nowoczesne elektrownie węglowe. Jeśli mówimy o atomie, to nikt jeszcze nie powiedział, ile będzie kosztować elektrownia atomowa i prąd z tego, a te odnawialne źródła energii są niezwykle, niezwykle kosztowne i drogie, a i tak muszą być zasilane energią, bo raz wieje, raz nie wieje i muszą być to nowoczesne elektrownie węglowe. Czy jest pan za wprowadzeniem zakazu ustalania budżetu z deficytem? Uważam, że tak. To dobry kierunek, żeby przynajmniej były takie wytyczne, może nie penalizowane, ale żeby budżet nie był obciążony deficytem, a jeśli tak, to minimalnym, mniejszym niż wymagany jest w Unii Europejskiej. Ale przypomnę, jako wieloletni poseł do Parlamentu Europejskiego, że na przykład Francja permanentnie ma deficyt większy niż zapisano w regulacjach unijnych i nic jej się z tego powodu nie dzieje. A Polska, gdyby przekroczyła, to oczywiście popadłaby w kary. Jedna zaleta, która wyróżnia pana na tle innych kandydatów. Ja będę prezydentem samodzielnym i mam 15-letnie doświadczenie w pracy na rzecz Polski w Parlamencie Europejskim, w Brukseli i Strasburgu. Opowiadam się za cywilizacją życia, za życiem i jestem za obniżeniem, bardzo dużym obniżeniem podatków. Proszę państwa o głos.
wy jak oceniacie kandydaturę Mirosława Piotrowskiego? Zapraszam serdecznie do dyskusji w komentarzach. Przypominam, że oprócz dzisiejszej rozmowy przygotowaliśmy dla was także filmy z innymi kandydatami na prezydenta, które znajdziecie o tutaj, tutaj, tutaj i tutaj. Koniecznie subskrybuj ten kanał, aby być na bieżąco z naszymi filmami. No i oczywiście do zobaczenia w jednym z nich, a także codziennie o 6.30 i 18.00 w przeglądzie wiadomości. Trzymajcie się ciepło, cześć!